w lata rozwoju Traco, Traco zbudowało sobie taką markę, że to jest no, ewidentnie największa impreza targowa w kraju, najważniejsza. Tutaj nie można nie być. Jesteśmy tutaj przecież od samego początku, od pierwszej edycji. Dla nas to jest no, szczytowy moment naszych wszystkich działań marketingowych w ciągu roku. Traco odgrywa dużą rolę, gdyż w jednym miejscu możemy spotkać naszych potencjalnych partnerów również z zagranicy. Okres związany z pandemią wyhamował te kontakty, stąd tak ważne one są obecnie, a w szczególności ważne dlatego, że coraz większe wymagania stawiane są przez Unię w zakresie transportu kolejowego. To nie jest codzienny widok. Dużo pracy to nas kosztowało, ale dzisiaj mamy rzeczywiście premierę nowoczesnej lokomotywy wodorowej, wyprzedzającej troszkę dzisiejsze czasy, ale za chwilę to już będzie codzienność. Także cieszę się, że możemy to zaprezentować w Gdańsku. Są na to już klienci. Jeszcze klaryfikuje się prawodawstwo, klaryfikują się licencje, natomiast już dzisiaj wiemy, że jest ogromne zainteresowanie sprzętem zeroemisyjnym. My przez ostatnie dwa lata oglądaliśmy, jak to ściernisko zamieniało się w San Francisco, bo tak możemy to dokładnie porównać. Dzisiaj tu przygotowaliśmy infrastrukturę, która nie jest tylko już, ale podstawową, transportową, ale pozwala nam bardzo dobrze współpracować i prezentować także suprastrukturę, czyli te elementy, które wypełniają te nasze tory, które dzięki Traco, a Traco mieliśmy tutaj już kilka razy, mogą być lepiej eksponowane. Tu polskie nowości, tu zagraniczne interesujące propozycje pojawiają się i spotykają się z zainteresowaniem zarówno odwiedzających, ale przede wszystkim tych, którzy z tych narzędzi, z tych urządzeń mogą korzystać. Jest to rzecz fantastyczna i bardzo potrzebna. W przeszłości mieliśmy tak naprawdę dostęp z jednego peronu. Dzisiaj mówimy o czterech pełnych torach, gdzie możemy pokazywać nasze nowości. Dedykowane miejsce, żeby organizować targi kolejowe. Prezentujemy na targach nasze najnowocześniejsze dziecko, czyli pociąg wodorowy iLint, który można zobaczyć na torach. Mamy też lokomotywę Trax D3, która jest jedną z naszych najnowszych lokomotyw trzeciej generacji, bardzo sprawdzonej lokomotywy, ponad 2000 sztuk sprzedanych na świecie. I na przykład mamy AATO, czyli automatyczne prowadzenie pociągu, symulator, który cieszy się niesamowitą popularnością. Jesteśmy pierwszy raz. Pierwszy raz jesteśmy głównym sponsorem. Jak podkreślam, nieprzypadkowo, bo jesteśmy bankiem, który w największym stopniu finansuje ten sektor. Finansuje spółki, to zarówno spółki, które są kontrolowane przez Skarb Państwa, ale również firmy prywatne, czyli dostawców, poddostawców. To jest na pewno nasza specjalizacja. Widzimy to po tych niemal dwóch latach, kiedy nie mogliśmy się spotykać osobiście, kiedy klienci do siebie nie jeździli. To, co się tu teraz dzieje, przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. Mamy tylu gości, wszyscy są tak, można powiedzieć, wypuszczeni tego kontaktu bezpośredniego, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli tylko online prowadzić biznes. Potrzeba kontaktu w tej branży, wymiany doświadczeń, oglądania trochę konkurencji jest ważna i trudno sobie wyobrazić takie inne pole zamiast targów, gdzie by zbieg tych wszystkich interesów był możliwy. Także jednoznacznie stwierdziłbym, że targi są absolutnie potrzebne. Postanowiliśmy stworzyć specjalną przestrzeń, specjalny czas. Wybraliśmy czwarty dzień targów, nazwaliśmy go Dniem Edukacji i Kariery. I od tego momentu wraz z wszystkimi członkami Rady przygotowujemy to wydarzenie. Ono generalnie jest skierowane do młodych ludzi rozpoczynających drogę zawodową, uczniów szkół średnich, studentów, doktorantów.
ale również do tych, którzy już pracują w branży, a chcieliby dokonać pewnej korekty swojej ścieżki zawodowej. Myślę, zaczynamy tą edycją, czyli trzecią, zbierać pomału owoce tego, co zrobiliśmy przez dwie pierwsze edycje. Przez wiele lat mówiliśmy, że jesteśmy najbardziej ekologiczni, najbardziej bezpieczni, najbardziej innowacyjni, a dziś cała Europa i świat mówi te trzy parametry, a tak się zachowuje kolej. Ekologia, bezpieczeństwo, innowacja, rozwój. To zamiast czterech słów można powiedzieć jedno, kolej. Ten sukces to także opinia wystawców, a to jest kluczowe przy targach biznesowych. Liczby nie kłamią. W roku, można powiedzieć, jeszcze naznaczonym pandemią, przy zachowaniu rygorów sanitarnych, absolutny rekord osiągnęliśmy. 23 tysiące odwiedzających klientów, partnerów biznesowych z 39 krajów, ponad 500 wystawców z 25 krajów. To są liczby jeszcze lepsze niż w latach przedpandemicznych.